mroku historii. Gdy Krzysztof Kolumb dopłynął do Nowego Świata, doszło do nagłego zderzenia dwóch całkowicie odmiennych kultur i cywilizacji. Spokojni i pokojowo nastawieni Arawakowie przywitali wówczas na swojej ziemi aroganckich, okrutnych i żądnych złota Europejczyków. Gwałty, grabieże, wyzysk, zniszczenia oraz morderstwa dokonywane na tubylcach. Wszystko to działo się za przyzwoleniem człowieka, którego nazwisko przeszło do legendy. Kim był ten człowiek, który dziś nierozerwalnie związany jest z odkryciem Ameryki? Skąd pochodził i jakie były jego rzeczywiste intencje? Oprócz wszystkich niejasności związanych z prawdziwym nazwiskiem i pochodzeniem Kolumba, istnieje jeszcze jedna, dużo bardziej mroczna tajemnica, o której świat zapomniał. Spotkanie Arawaków z Hiszpanami stało się początkiem nie tylko dominacji białego człowieka w Nowym Świecie, ale i wstępem do zagłady jego rdzennych mieszkańców. Wyprawa Krzysztofa Kolumba przedstawiana jest w wielu filmach i książkach jako wielka, bohaterska przygoda dzielnych żeglarzy. Tymczasem prawda o tych wydarzeniach jest znacznie bardziej mroczna niż można byłoby przypuszczać. Krzysztof Kolumb i zagłada Indian. Krzysztof Kolumb jest dziś znany na całym świecie jako wielki żeglarz, podróżnik i nawigator. Jednak tak naprawdę niewiele wiadomo o jego życiu. Mnóstwo faktów z jego biografii wciąż skrywa się w mroku historii. Historycy i badacze ciągle spierają się o to, kiedy tak naprawdę urodził się odkrywca Ameryki i skąd właściwie pochodził. Według oficjalnej historii Kolumb przyszedł na świat w Genui. Nie wiadomo dokładnie kiedy. Przyjmuje się, że miało to miejsce pomiędzy 25 sierpnia a 31 października 1451 roku. Jego ojcem miał być genueński tkacz i drobny kupiec Domenico Colombo. Z tą wersją nie zgadza się jednak wielu badaczy z całego świata. Amerykański profesor Charles Merrill poświęcił wiele lat na badania zachowanych dokumentów. Analizował również odręczne pismo Kolumba. W końcu doszedł on do wniosku, że Kolumb pochodził z Kastylii, a jego prawdziwe nazwisko brzmiało Colomb. Całkiem inną biografię żeglarza zaproponowała badaczka Ruth Derlacher-Wolper. Według niej Kolumb był Grekiem, urodzonym i wychowanym na greckiej wyspie Chios. Odmienne zdanie miał na ten temat hiszpański historyk Alfonso Ensenad de Villalonga, który kilka lat temu wywrócił dotychczasową wiedzę o Kolumbie do góry nogami. Zaprezentował śmiałą tezę, że Kolumb na chrzcie otrzymał imię Pedro. Mógł co prawda pochodzić z Genui, ale nie był synem tkacza, tylko właściciela sklepu. Na co dzień miał się on posługiwać przydomkiem Scotto i nie był pochodzenia włoskiego, ale szkockiego. Kolejna zaskakująca teoria pojawiła się za sprawą portugalskiego pisarza Manuela Rosy. Ten historyk amator po blisko 20 latach badań stwierdził, że Kolumb był synem polskiego króla Władysława Warneńczyka, który cudem przeżył bitwę pod Warną w roku 1444. Po swojej rzekomej ucieczce król miał wylądować na portugalskiej Maderze pod przybranym imieniem Henrique Alemão, czyli Henryk Niemiec. Krzysztof Kolumb od najmłodszych lat odbywał morskie podróże. W tym samym czasie, oprócz nauki morskiego rzemiosła, studiował pisma antycznych pisarzy, takich jak Seneka, Strabon i Arystoteles. Porównywał je z pracami współczesnych mu humanistów. Największe wrażenie wywarło na nim dzieło Imago Mundi, Piera Dai. W 1476 roku Kolumb ujrzał mapę wykonaną przez floreńskiego astronoma i matematyka Paola dal Pozzo Toscanalego. Dowodziła ona, że do Azji można dotrzeć płynąc na zachód. Droga ta miała być nie tylko bezpieczniejsza, ale i krótsza. Mieszkając w Portugalii, zetknął się z opowieściami o dalekich morskich podróżach na zachód.
Zdaniem współczesnych historyków jest bardzo możliwe, że już wtedy portugalscy i baskijscy rybacy docierali na łowiska nowofundlandzkie. Być może nawet ocierali się o wybrzeża Ameryki Północnej. Z wielkim zapałem chłonął wszystkie morskie legendy i plotki. Docierające do niego informacje sprawiły, że w jego głowie zrodził się pomysł dotarcia do Azji, podróżując na zachód. Zgodnie z ówczesną wiedzą geograficzną, Kolumb znacznie niedoszacował wielkości globu. Był przekonany, że ląd oddalony jest zaledwie o kilkanaście dni żeglugi. Swój pomysł Kolumb przedstawił najpierw królowi Portugalii, Janowi II. Monarcha nie był jednak zainteresowany finansowaniem tak ryzykownej wyprawy. Odrzucony żeglarz przeniósł się w roku 1485 do Hiszpanii. Dzięki swoim znajomościom wkrótce dotarł na dwór królewskiej pary. Król Ferdynand II Aragoński i jego żona, królowa Izabela I Kastylijska, byli bardziej otwarci na możliwość odkrycia nowej drogi do Indii. Nazwą tą określano wówczas całe południowo-wschodnie wybrzeże Azji. Zjednoczenie Aragonii i Kastylii w jedno królestwo Hiszpanii zrodziło marzenia tego kraju o byciu potęgą równą Anglii lub Francji. Do tego potrzebne były jednak bogactwa w postaci złota, kolonii i wszystkiego, co można było przywieźć z nowych terytoriów. I Hiszpanie wiedzieli, gdzie tego wszystkiego szukać. Panowało bowiem powszechne przekonanie, że Azja obfitowała w złoto, jedwab i bardzo cenne przyprawy korzenne. Dostać się tam nie było jednak łatwo. Turcy kontrolowali szlaki lądowe do Indii. Portugalczycy płynęli więc do Azji, okrążając Afrykę. Hiszpania potrzebowała nowej drogi. Szybszej, tańszej i bezpieczniejszej. Krzysztof Kolumb zapewniał królewską parę, że znalazł rozwiązanie. Był przekonany, że można dotrzeć do Indii, żeglując na zachód. Jego ambitne plany trzeba było jednak odłożyć na 7 lat. Najpierw Hiszpania musiała dokończyć rekonkwistę, czyli ostatecznie wypędzić Maurów z Półwyspu Iberyjskiego. W roku 1492 wszystko było już gotowe do wyprawy. Częściowo sfinansował ją królewski dwór. Pozostałe środki wyłożyła zamożna rodzina kupiecka. Krzysztofowi Kolumbowi w zamian za odkrycie nowej drogi do Indii obiecano dożywotni tytuł Wielkiego Admirała Oceanu. Oprócz tego miał otrzymać stanowisko namiestnika nowo odkrytych ziem oraz 1/10 część zysków z wyprawy. Zgodnie z królewskim rozporządzeniem w andaluzyjskim porcie Palos Kolumb otrzymał dwie 20-metrowe karawele o nazwach Niña i Pinta. Na swój statek flagowy wybrał okazałą posiadającą trzy maszty Santa Marię. Jej właścicielem był Juan de la Cosa, który osobiście uczestniczył w tej wyprawie. Kotwicę podniesiono 3 sierpnia 1492 roku. Po postoju w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich 5 września eskadra trzech żaglowców z 90 członkami załogi wypłynęła na zachód. Kolumb z powodu błędnego oszacowania wielkości ziemskiego globu mylnie założył, że podróż nie zajmie mu więcej niż 2 tygodnie. Po miesiącu żeglugi załoga zaczęła wykazywać zniecierpliwienie i złość. Aby zapobiec buntowi, kapitan przez następny tydzień oszukiwał załogę odnośnie prędkości i przebytych mil. Sytuacja zmieniła się 12 października. Około godziny 2 w nocy jeden z marynarzy z Santa Marii, 23-letni Rodrigo de Triana, zauważył światło księżyca odbijające się od białych piasków plaży stałego lądu. Jego okrzyk zbudził załogę. Na statku zapanowała euforia. Krzysztof Kolumb odetchnął z ulgą. W końcu dotarł do Indii. Nie wiedział jeszcze, jak bardzo się mylił. Po odkryciu nowego lądu Krzysztof Kolumb ukazał swoje prawdziwe oblicze. Człowieka chytrego i całkowicie pozbawionego wszelkich skrupułów. Marynarzowi, który jako pierwszy zobaczył ziemię, przysługiwała roczna pensja w wysokości 10 tysięcy srebrnych maravedi, czyli ówczesnych hiszpańskich monet. Jednak Rodrigo de Triana nigdy nie otrzymał należnej nagrody. O ile w swoim osobistym dzienniku Kolumb uwzględnił go jako pierwszego obserwatora, to tuż po powrocie do Hiszpanii przywłaszczył sobie wspomnianą zapłatę.
skłamał, twierdząc, że to właśnie on ujrzał światło. I to już noc wcześniej. Gdy statki Kolumba zbliżyły się do lądu w okolicach dzisiejszych Bahamów, na powitanie z przybyszami wypłynęli przedstawiciele Arawaków, tubylczego ludu zamieszkującego te tereny. Arawakowie żyli w wiejskich wspólnotach i trudnili się głównie rolnictwem. Uprawiali kukurydzę, bataty i maniok. Potrafili także prząść i tkać. Wszystkie prace wykonywali ręcznie. Nie mieli koni ani innych zwierząt roboczych. Nie znali również żelaza. Posiadali jednak coś, co od razu przykuło uwagę gości z odległej Hiszpanii. Złoto, z którego tubylcy wykonywali niewielkie ozdoby noszone przez nich w uszach. Nadzy ludzie o ciemniejszej skórze zgromadzili się na plaży, aby z bliska przyjrzeć się niezwykłym statkom, które dobiły do brzegu. Gdy Hiszpanie zeszli na ląd, miejscowi przynieśli im jedzenie i małe podarunki. Biali przybysze, posiadający dziwną broń i mówiący niezrozumiałym językiem, nie byli jednak zainteresowani tymi prezentami. Pragnęli zupełnie czegoś innego. Przyjaźnie nastawieni tubylcy zostali nazwani przez Kolumba Indianami. Kapitan natychmiast zapytał ich o drogę prowadzącą do źródła pożądanego przez Hiszpanów złota. Tubylcy bez namysłu wskazali na południe. W tym momencie przed Kolumbem pojawiła się wizja nieograniczonego bogactwa i sławy. Był pewny, że znalazł to, po co przypłynął z drugiego krańca ziemi. Wkrótce spostrzegł, że wykorzystując łagodność Arawaków, można odnieść inną wielką korzyść – zdobyć darmowych niewolników. Swoje wnioski zapisał w osobistym dzienniku. Jest to ludność bardzo uboga i pozbawiona wszystkiego. Chodzą zupełnie nago, tak jak ich matka na świat wydała. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Broni nie mają i nie wiedzą, co to jest. Kiedy im pokazałem nasze miecze, niewieca ich była tak wielka, że chwytali je za ostrza i pocięli sobie palce. Żelaza nie znają i nie posiadają. Ich strzały przypominają krótkie włócznie, ale nie mają żelaznych grotów. Niekiedy mocują na ich końcach ości rybne lub inne twarde przedmioty. Można by z nich zrobić doskonałych niewolników. Są bardzo inteligentni. Widzę bowiem, że powtarzają od razu wszystko, co im się mówi. 50 ludzi wystarczyłoby zupełnie, aby utrzymać ich w ryzach i kazać im wykonywać wszystko, cokolwiek by się od nich wymagało. Kolumb był zaskoczony zachowaniem Arawaków. Posiadali oni cechy, które nie były zbyt powszechne w miejscu, skąd pochodził. Niezwykła gościnność, szczerość, bezinteresowność i hojność. Czyli wszystko to, czego on sam rzadko doświadczał w Europie, dopiero wchodzącej w epokę renesansu. Hiszpanie bez żadnych zahamowań wykorzystali to najlepiej, jak tylko potrafili. W zamian za złote ozdoby oddawali Indianom bezwartościowe drobiazgi, takie jak kolorowe dzwoneczki lub szklane koraliki. Tubylcy przyjmowali te przedmioty z wielką radością. Od razu było widać, że ci ludzie poddaliby się nam i nawrócili na naszą świętą wiarę raczej przez miłość niż siłą. Aby pozyskać ich przyjaźń, kazałem rozdać niektórym czapeczki kolorowe oraz naszyjniki szklane. Z radością zawieszali je sobie na szyjach. Rozdałem im też inne drobiazgi oraz przedmioty niewielkiej wartości. Mieli z tego wielką przyjemność i przywiązali się do nas nad podziw szybko. Widzieliśmy później, jak podpływali w pław do łodzi, którymi dopływaliśmy do brzegu. Przynosili nam kolorowe papugi, kłębki bawełny, włócznie oraz wiele innych rzeczy. Oddawali nam to wszystko za nic niewarte drobiazgi. Jedynym słowem brali wszystko, co tylko im ofiarowaliśmy, a na wymianę bez wahania oddawali wszystko, co mieli. Ale Hiszpanom nie wystarczały małe ozdoby. Chcieli znacznie więcej. Kolumb nie tracił więc czasu. Schwytał kilku Arawaków i uwięził ich na swoim statku. Mieli oni przebywać w niewoli tak długo, aż nauczą się porozumiewać z przybyszami. Dumny ze swojego pomysłu zapisał w dzienniku. Ledwie przybyłem do Indii, od razu wprowadziłem w życie mój plan.
Na pierwszej odkrytej wyspie siłą porwałem kilku miejscowych, aby nauczyli się naszego języka i umieli powiedzieć mi o wszystkim, co znajduje się w tych stronach. Schwytani tubylcy pod groźbą kary szybko wskazali, gdzie należy szukać złota. 28 października 1492 roku dzięki ich wskazówkom Kolumb odkrył Kubę, a 6 grudnia Hispaniolę, czyli dzisiejsze Haiti. I właśnie tę wyspę wybrał na swoją kwaterę. W tamtejszej rzece natrafił na grudki złota, a od jednego z miejscowych władców otrzymał w darze złotą maskę. Ten prezent jeszcze bardziej rozpalił wyobraźnię Kolumba. Był pewny, że upragnione złoto jest już na wyciągnięcie jego ręki. Gdy Santa Maria osiadła na mieliźnie, Kolumb nakazał pozyskać z niej wszelkie możliwe drewno. Posłużyło ono do wzniesienia pierwszej stałej osady. Nazwano ją La Navidad, czyli Boże Narodzenie. Pozostawił w niej 39 członków swojej załogi z rozkazem odnalezienia złota. On sam wyruszył w dalszy rejs. Na pokład dwóch ocalałych statków Ninia i Pinta zebrał schwytanych wcześniej indiańskich zakładników. Osadnikom z La Navidad od samego początku nie wiodło się zbyt dobrze. Bardzo mocno doskwierał im brak kobiet. Szybko pojawiło się również zniecierpliwienie spowodowane brakiem sukcesu w zdobywaniu złota. Sfrustrowani wkrótce ukazali swoją prawdziwą twarz. Konflikt z tubylcami był tylko kwestią czasu. Na jednej z wysp Hiszpanie wdali się w potyczkę z Indianami, którzy źle potraktowani odmówili dostarczenia łuków i strzał. Wściekli Europejczycy zaczęli wymierzać im surowe kary za nieposłuszeństwo według własnego uznania. Arawakowie zaczęli ginąć od nieznanej sobie wcześniej broni – ostrych, żelaznych mieczy. Krzysztof Kolumb potrzebował wsparcia, które zamierzał zdobyć po powrocie do Europy. Pożeglował więc z powrotem do Hiszpanii, zabierając ze sobą wielu jeńców. Skoro nie zdobył tyle złota, ile zapragnął, musiał na królewskim dworze pokazać coś w zamian. Ku jego rozpaczy wielu Indian zmarło jednak po drodze. Indianie nie byli przygotowani na trudy tej podróży. Większość z nich zmarło, zanim statki dopłynęły do Europy. Ci, którzy przeżyli, mieli być żywym dowodem na możliwość osiągnięcia ogromnych korzyści w postaci idealnych niewolników. Jeśli tylko królewska para zdecydowałaby się sfinansować kolejną wyprawę. Aby osiągnąć swój cel, Krzysztof Kolumb zmuszony został do znacznego zafałszowania relacji na temat swoich odkryć. W marcu 1493 roku Krzysztof Kolumb przybył do Madrytu. Król Ferdynand i królowa Izabela z wielkim zaciekawieniem wysłuchali jego opowieści. Oboje nie zdawali sobie jednak sprawy, że odkrywca przedstawił im bardzo przesadzony raport ze swojej podróży. Opowiadał, jak dotarł do Indii oraz nieznanej wcześniej wyspy u wybrzeży Chin. W jego słowach prawda mocno mieszała się z fikcją. Wyspa Hispaniola to istny cud. Wszystko jest tam wspaniałe. Góry i szczyty, a także doliny. Ziemia jest tam doskonała i żyzna. Idealnie nadaje się do wszelkiej uprawy. Rośnie tam wiele cennych korzeni. Co się zaś tyczy portów morskich, trudno będzie uwierzyć komuś, kto tego na własne oczy nie widział. Rzeki są tam szerokie, a woda w nich doskonała. W większości tych rzek toczy się złoto. Tyle złota, ile człowiek może udźwignąć. Kopalnie złota są tam ogromne, a innych kruszców jest pod dostatkiem. Kolumb wspomniał także o silnych i zdrowych tubylcach. Zapewnił, że nie znają oni pieniędzy i za darmo mogą podołać każdej, nawet najcięższej pracy na rzecz Boga i Hiszpanii. Swój raport odkrywca zakończył prośbą o pomoc w zorganizowaniu kolejnej wyprawy. W zamian za finanse obiecał, że z następnej podróży przywiezie do Madrytu tyle złota, ile kto zechce i tylu niewolników, ilu kto zapragnie mieć. Opowieści z Nowego Świata zrobiły na królewskiej parze ogromne wrażenie. Pełni nadziei wyrazili zgodę na sfinansowanie kolejnej podróży. Wkrótce Krzysztof Kolumb otrzymał do swojej dyspozycji 17 statków i ponad 1200 ludzi. Określono też jasny cel drugiej wyprawy – niewolnicy i złoto.
25 września 1493 roku Kolumb ponownie odpłynął na zachód. Podczas nieobecności Kolumba w Nowym Świecie osadnicy z La Navidad splądrowali całą Hispaniolę w poszukiwaniu złota, całkowicie zatracając przy tym wszelkie swoje ludzkie oblicze. Siłą zmuszali Indian do wyczerpującej fizycznej pracy, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Ci, którzy stawiali opór, byli zabijani na miejscu, ku przestrodze dla pozostałych Arawaków. Aby zaspokoić swoje żądze, porywali kobiety, które po sprowadzeniu do osady były brutalnie gwałcone. Wiele z nich zmarło z powodu odniesionych ran. Takie barbarzyństwo doprowadziło do buntu Indian. Doszło do krwawej potyczki, w wyniku której wszyscy marynarze zostali zabici. Pewnego dnia osada po prostu zniknęła z powierzchni ziemi. Po swoim powrocie na Hispaniolę Krzysztof Kolumb odnalazł tylko niewielkie ślady po La Navidad. Szybko domyślił się, co było przyczyną upadku osady. Nie wyraził jednak żadnego zaniepokojenia tym faktem. Jego myśli płynęły w zupełnie innym kierunku. Natychmiast przystąpił do realizacji celów, dla których przypłynął. W głąb wyspy wysłał ekspedycję, która miała zapełnić złotem ładownię okrętów. Mijały kolejne tygodnie. Złota jednak nie przybywało, a tubylcy byli coraz bardziej wrogo nastawieni do przybyszów i mieli ku temu coraz więcej powodów. Wkrótce rozpoczęły się bowiem wielkie łowy na niewolników. Schwytano prawie 2000 Arawaków. Mężczyźni, kobiety i dzieci zostali zamknięci w specjalnych zagrodach, których strzegli Hiszpanie oraz prowadzone przez Kolumba psy. Na okręty zabrano około 500 najsilniejszych i najzdrowszych Indian. Mieli oni zostać dostarczeni do Hiszpanii. Prawie połowa z nich zmarła jednak w drodze powrotnej. Ci, którym udało się przeżyć, zostali w Madrycie wystawieni na sprzedaż przez katolickich archidiakonów. Trudy podróży sprawiły jednak, że byli oni zbyt słabi i chorzy, aby sprzedać ich po dobrej cenie. Zarobek ze sprzedaży sprowadzonych niewolników był zbyt mały. Wierzyciele wciąż czekali na spłatę długu zaciągniętego przez Kolumba i coraz głośniej domagali się jego zwrotu. Swoje zniecierpliwienie okazywała również królewska para. Odkrywca gwarantował im przecież tyle złota, ile tylko zechcą. Tymczasem obiecane złoto wciąż nie przypływało. Kolumb czuł na sobie ogromną presję. Ryzyko utraty reputacji i wpływów na królewskim dworze było coraz większe. Postanowił zrobić więc wszystko, aby zadowolić króla i królową. Jako namiestnik odkrytych przez niego ziem, rozkazał wszystkim Arawakom powyżej 14 roku życia zbierać złoto. Co 3 miesiące mieli mu przynosić określoną jego ilość. Wszystkim, którzy zebrali wyznaczoną normę, wydawano specjalne miedziane odznaki. Indianie musieli je nosić na szyi. Jeśli po określonym terminie któryś z Arawaków nie posiadał takiej odznaki, Hiszpanie obcinali mu obie dłonie. Tak okaleczonych tubylców pozostawiano samych sobie, aby wykrwawili się na śmierć. Na terenach zajętych przez Hiszpanów złota za wiele nie było. Zdarzało się czasami zebrać jego niewielką ilość w postaci złotego piasku, wydobytego ze strumieni. Jednak to wciąż było dla Kolumba za mało. Normy wyznaczane Indianom często okazywały się dla nich niewykonalne. Dla niektórych były wręcz zabójcze. Barbarzyństwo Hiszpanów tylko przelało czarę goryczy. Kary cielesne oraz częste egzekucje niepokornych Indian przyniosły skutek odwrotny do zamierzonego. Arawakowie mieli dość. Wkrótce ci odważniejsi zaczęli podejmować próby ucieczki. Zbiegów zaciekle tropiono przy pomocy sprowadzonych do Nowego Świata psów. Większość uciekinierów szybko wyłapywano. Za ucieczkę obowiązywała tylko jedna kara – śmierć. Hiszpanie mieli zbroje, muszkiety, miecze i konie, których Indianie wcześniej nie znali. Ich przewaga w uzbrojeniu była ogromna, a mimo to ulegli dotąd Arawakowie zaczęli stawiać opór swoim okupantom. Każda próba buntu była jednak surowo karana. Schwytanych rebeliantów publicznie wieszano lub palono żywcem.
Okrucieństwo Hiszpanów przybierało na sile i doprowadziło bardzo wielu tubylców do ostateczności. Arawakowie, nie chcąc pogodzić się ze swoim nowym losem, masowo zaczęli popełniać samobójstwa. Używali do tego specjalnej trucizny, przyrządzonej z manioku. Wśród miejscowych społeczności dochodziło do wielu makabrycznych sytuacji. Zrozpaczone matki zabijały własne dzieci i niemowlęta, aby uchronić je przed barbarzyństwem hiszpańskich osadników. W ciągu 2 kolejnych lat, z powodu morderstw, egzekucji, wyniszczającej pracy i samobójstw, zmarła blisko połowa z 250-tysięcznej populacji rdzennych mieszkańców Hispanioli, czyli dzisiejszego Haiti. Gdy Krzysztof Kolumb zrozumiał wreszcie, że na wyspie nie ma już więcej złota, postanowił wykorzystać Indian w inny sposób. W tym celu kazał utworzyć specjalne latyfundia. Były to plantacje i majątki ziemskie, zwane potocznie encomiendas. Zatrudniano tam tubylców i zmuszano ich do niewolniczej pracy dla Hiszpanów. Indiańscy niewolnicy pracowali niezwykle ciężko, w morderczym tempie i umierali tysiącami. Szacuje się, że w roku 1515 populacja Arawaków na Hispanioli wynosiła zaledwie 15 tysięcy. 30 lat później było ich jedynie 500. Według raportu sporządzonego 100 lat później na wyspie nie było już ani jednego Arawaka. Z każdym kolejnym miesiącem arogancja i pycha kolonizatorów rosły w siłę. Zaczęli oni wykorzystywać Indian niemal do wszystkiego. Gdy wędrowali po terenach niedostępnych dla swoich koni, aby nie chodzić pieszo, kazali nosić się Arawakom na plecach lub w specjalnych hamakach. Dodatkowo musieli oni nieść wielkie liście, którymi osłaniali Hiszpanów przed słońcem. Władza absolutna doprowadziła do niespotykanego okrucieństwa. Życie Indian przestało mieć jakąkolwiek wartość. Zabijaniem tubylców Hiszpanie wypełniali sobie wolny czas. A mieli go bardzo wiele. Zdarzały się sytuacje, gdy po zaostrzeniu kling swoich mieczy, najeźdźcy sprawdzali ich ostrość, odcinając kawałki ciał schwytanych Arawaków. W zapiskach z tego okresu zachował się opis niezwykle okrutnego wydarzenia. Pewnego dnia 2 hiszpańskich marynarzy spotkało na swojej drodze 2 kilkuletnich indiańskich chłopców niosących papugę. Europejczycy najpierw dla zabawy zabili im ptaka. Na koniec odcięli chłopcom głowy. Podejmowane przez Arawaków próby obrony przed okupantami nie przynosiły powodzenia. Buntowników i uciekinierów karano z coraz większą surowością. Nie zważano przy tym w ogóle ani na płeć, ani na wiek mordowanych Indian. Kobiety tuż przed egzekucją były zazwyczaj gwałcone. Największym przeciwnikiem okrucieństwa Hiszpanów wobec tubylców został jeden z nich. Dominikanin Bartolomé de las Casas był nie tylko katolickim duchownym, ale również prawnikiem i kronikarzem. Wcześniej u boku Krzysztofa Kolumba uczestniczył w podboju Kuby. Później został właścicielem jednej z plantacji, na której pracowali indiańscy niewolnicy. Gdy na własne oczy ujrzał barbarzyństwo swoich rodaków, zrezygnował z posiadanego majątku ziemskiego. Stał się wówczas żarliwym obrońcą Indian oraz krytykiem hiszpańskiego podboju Nowego Świata. Po roku 1534 kronikarz rozpoczął pracę nad swoim wielotomowym dziełem. Napisana przez niego Historia Indii stała się cennym źródłem informacji na temat barbarzyństwa Hiszpanów. Dominikanin zwracał uwagę, że Arawakowie byli niezwykle ufnymi oraz przyjaźnie nastawionymi ludźmi. I jak podkreślał, Hiszpanie bez skrupułów to wykorzystywali. Badał także relacje pomiędzy Indianami. Również te dotyczące podziału roli pomiędzy kobietami i mężczyznami. Zauważył przy tym, że kobiety były w społeczeństwie Arawaków bardzo dobrze traktowane, co ogromnie zaskoczyło Hiszpanów. Prawa małżeńskie nie istnieją. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni wybierają swoich partnerów i opuszczają ich wedle swej własnej woli. Bez urazu i żalu, bez zazdrości i gniewu. Rozmnażają się w wielkiej obfitości, a ciężarne kobiety pracują aż do momentu porodu. A gdy już rodzą, robią to niemal bezboleśnie. Jeśli nie chcą urodzić, przerywają wtedy ciążę przy użyciu ziół wszelakich.
W drugim tomie swojego dzieła kronikarz opisał to, w jaki sposób miejscowa ludność była traktowana przez Hiszpanów. Dzięki temu dziś znana jest cena, jaką Arawakowie zapłacili za niezwykły postęp cywilizacyjny, jakim bez wątpienia było dla Europy odkrycie nowego świata. Bartolomé de las Casas nie uciekał od bezpośrednich i szczerych opisów, czym niejednokrotnie naraził się na wrogość swoich rodaków. Temperament Indian jest łagodny i spokojny. My natomiast nękaliśmy ich, grabiliśmy, mordowaliśmy. Raniliśmy i niszczyliśmy. Nic więc dziwnego, że próbowali oni czasami zabić jednego z nas. Prawdą jest, że admirał Kolumb ślepy był na ich krzywdę, niemożliwą do naprawienia. Poza tym tak bardzo obawiał się, że nie zadowoli króla, że dopuścił się wobec Indian zbrodni większych niż jego ludzie. Dominikanin szczegółowo opisał również warunki pracy Indian w hiszpańskich kopalniach złota. Był wstrząśnięty tym, że Arawakowie cierpieli i umierali w całkowitym milczeniu, wiedząc, że nie mieli nikogo, do kogo mogliby się zwrócić o pomoc. O samej pracy w kopalniach pisał: Wzgórza plądruje się od góry do dołu i z dołu do góry, tysiące razy. Indianie przekopują zbocza, kruszą skały i przenoszą kamienie. Noszą na plecach ziemię, aby ją płukać w rzece. Ci zaś, którzy przepłukują złoto, tkwią przez cały czas w wodzie. Są tak mocno pochyleni, że plecy mają stale zgięte. A gdy woda wdziera się do korytarzy kopalni, najtrudniejsze ze wszystkich zadań polega na ich osuszeniu poprzez czerpanie wody naczyniami i wylewanie jej na zewnątrz. Aby wydobyć odpowiednią ilość złota, wyznaczona do tego grupa Indian musiała przepracować w kopalni od 6 do 8 miesięcy. W tym okresie umierała zwykle około 1/3 każdej z grup. Mężczyzn wysyłano do pracy w kopalniach odległych o wiele mil od rodzinnych wiosek. W tym czasie ich żony i córki zmuszano do ciężkiej pracy na roli. Kopały i usypywały tysiące pagórków pod uprawę manioku. Małżonkowie widywali się nie częściej niż raz na 8 lub 10 miesięcy. Kronikarz zwracał uwagę, że podczas tych rzadkich spotkań mężczyźni i kobiety byli tak skrajnie wyczerpani i przygnębieni, że nie mieli sił na prokreację. Zaowocowało to tym, że wśród Arawaków rodziło się coraz mniej dzieci. Gdy już kobietom udawało się zajść w ciążę i urodzić, noworodki umierały bardzo wcześnie. Głównie z powodu głodu. Niedożywione i przepracowane matki nie miały wystarczającej ilości pokarmu do wykarmienia własnych dzieci. Niektóre matki, w akcie desperacji, same topiły swoje potomstwo, aby uchronić je przed śmiercią głodową. W trakcie swojego 3-miesięcznego pobytu na Kubie, Bartolomé de las Casas naliczył ponad 7 tysięcy zgonów małych dzieci. Hiszpański kronikarz był naocznym świadkiem wymierania całej społeczności Arawaków. Mężczyźni ginęli w kopalniach, a kobiety przy pracy na roli. Ich dzieci umierały z głodu lub z ręki własnych matek. W krótkim czasie ta kraina, niegdyś tak wspaniała, potężna i żyzna, wyludniła się. Moje oczy widziały czyny tak obce ludzkiej naturze, że nawet teraz drżę, gdy tylko o nich myślę. I płaczę jak niewiasta, gdy o tym piszę. Gdy w roku 1508 dominikanin przybył na Haiti, według jego własnych zapisków na wyspie żyło wówczas 60 tysięcy ludzi. Wynika z tego, że w ciągu 14 poprzednich lat życie straciło około 2 milionów rdzennych mieszkańców wyspy. Arawakowie umierali w wyniku wojen, niewolnictwa, pracy w ciężkich warunkach oraz morderstw dokonywanych przez Hiszpanów. Zachowany w pamięci kolejnych pokoleń obraz wspaniałych odkryć daleki jest od prawdy. Kolejne wyprawy Kolumba sprawiły, że dominacja Europejczyków w Nowym Świecie wzrosła jeszcze bardziej, przyczyniając się tym samym do zagłady rdzennych mieszkańców obu Ameryk. Ich życie nie miało dla odkrywców żadnego znaczenia. Liczyło się tylko złoto i nowe tereny do zasiedlenia. Najważniejszy był zysk. Z czasem Krzysztof Kolumb popadł w niełaskę na królewskim dworze. Powodem tego były skargi na jego autokratyczne rządy oraz okrucieństwo i bezwzględność, nawet wobec swoich towarzyszy. Wielu ludzi opuściło go, aby szukać złota na własną rękę.
Wpływowi wrogowie wielkiego admirała postulowali, aby odebrać mu przyznane wcześniej tytuły i przywileje. Kolumb osobiście zjawił się na królewskim dworze. Dzięki swojemu talentowi do wygłaszania ubarwianych przemówień umiejętnie wybrnął z trudnej sytuacji. Sprawnie oczyścił się ze stawianych mu zarzutów. Odzyskał dobre imię oraz potwierdzenie zdobytych wcześniej tytułów i przywilejów. Powrócił też do łask hiszpańskiej pary królewskiej. Jednak nie na długo. W listopadzie 1504 roku zakończyła się czwarta wyprawa Krzysztofa Kolumba. Wielki odkrywca powrócił z niej bardzo schorowany. Nie przywiózł ani obiecanego złota, ani innych bogactw, o których tak wiele mówił. Mimo to, dzięki wcześniejszym zdobyczom i dochodom z odkrytych ziem, był człowiekiem dość zamożnym. Bardzo zabiegał o wysłuchanie go na dworze królewskim. Bez powodzenia. Jego największa protektorka, królowa Izabela, już nie żyła, a król Ferdynand nie udzielił mu audiencji. Monarcha już mu nie wierzył i nie chciał go słuchać. Opuszczony, rozgoryczony i rozczarowany odkrywca Nowego Świata zmarł 20 maja 1506 roku w Valladolid. 31 lat później, zgodnie z ostatnią wolą Krzysztofa Kolumba, trumna z jego szczątkami trafiła do katedry w Santo Domingo na Dominikanie. Czy umierając Krzysztof Kolumb zdawał sobie sprawę, że odkrył nieznany wcześniej Europejczykom ląd? Zdania na ten temat są podzielone wśród historyków i badaczy. Większość z nich uznaje jednak, że do końca swoich chwil Kolumb był święcie przekonany, że udało mu się dotrzeć do Indii, tak jak to sobie wymarzył. Niektórzy jednak twierdzą, że Kolumb był w pełni świadomy faktu dotarcia do zupełnie nieznanego wcześniej kontynentu, nazywanego dziś Ameryką. Choć jego osobiste zapiski wydają się temu przeczyć. W trakcie trzeciej wyprawy krótko odniósł się do Ameryki Południowej, opisując ją jako nieznany całemu światu kontynent. Umiejscowił go jednak we wschodniej Azji, czyli jak sam napisał, na krańcu Orientu. W liście do papieża Aleksandra VI z roku 1502 stwierdził z kolei, że Kuba jest wschodnim wybrzeżem Azji. W taki właśnie sposób, blisko 530 lat temu, rozpoczęła się krwawa historia odkrycia Ameryki. W wielu współczesnych książkach i filmach wydarzenie to jest jednak przedstawiane jako wielka, bohaterska przygoda dzielnych europejskich żeglarzy. W opowieściach tych niewiele miejsca poświęca się barbarzyńskiemu rozlewowi krwi niewinnych Arawaków. Odkrycie Ameryki stało się częścią współczesnej popkultury. Oto wielki admirał Krzysztof Kolumb postawił tam swoją stopę jako pierwszy Europejczyk. Dokonał tego nie tylko dla dobra Hiszpanii, ale także dla całej ludzkości. W historii próżno szukać okrutnego podboju, zniewolenia, śmierci bezbronnych kobiet i dzieci. Nie ma niewolniczej pracy i gwałtów. Nie ma ludobójstwa Indian. Współczesną pamiątką po dotarciu Hiszpanów do Nowego Świata jest Dzień Kolumba. Radosne święto obchodzone corocznie 12 października w wielu państwach obu Ameryk oraz w Hiszpanii. W Stanach Zjednoczonych Dzień Kolumba obchodzony jest zawsze w drugi poniedziałek października i cieszy się ogromną popularnością. W tym właśnie dniu tłumy Amerykanów bawią się na ulicach. Kroczą w kolorowych pochodach. Z dumą wymachują przy tym amerykańskimi flagami. Świętują dzień, w którym Kolumb odkrył Amerykę. Dzień, w którym Europa rozszerzyła swoje wpływy na świecie. Dzień, w którym Indianie po raz pierwszy zobaczyli białego człowieka. Dzień, w którym rozpoczął się dla tych Indian początek ich końca. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak. Podcast W Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. W Mroku Historii.